roku wydobyć taki jest koniak, który się ma Dwin. Który w tej chwili już jest w sprzedaży. Tylko on jest, powiem tak prohibicyjnie, to prohibicyjnie jak prohibicyjnie, ale jest drogi, wiesz, nie współmiernie jednak do niego. Też koniak dość nietypowy, dlatego że on ma 50 skarbów procent. Na nie jest za ostry. On jest za... Proszę wybaczyć, że jestem... Ja pana prosto też dzisiaj nie ale uznałem, zaraz że mamy taki bardziej nieformalny. Ja po prostu byłem dzisiaj na 15 minut na formalnym spotkaniu. Myślę, że kosztowałem. Zapraszam. Zaraz, od razu. Że już ja pojedziemy all the way through. Ja zostanę. Pana prezesa by pan zechciał oprowadzić po miejscu, żeby czymś tak prezesem albo jubilejny, już nie wiem, jakoś ani go tam została ta nazwa. To jest na I 25 chyba letnie. Że i oni mają takie dwa koniaki. Ale wiesz co mi się jeszcze nie podoba, przepraszam, że to jest to, że nadal zachowała ten płyn, taką lekko brudną barwę. Jak postawisz Ararat obok francuskich koniaków, to widzisz różnicę w kolorze, bo to zawsze jest jakby trochę policurą zabawione te wschodnie koniaki. Moim zdaniem to jest dowód tego, że one naprawdę były tam, gdzie powinny być, to znaczy wersja, która nie jest wiórami, nie jest, wiesz... Czyli najstarsze beczki, które mają z... bo przelewali już do szkła, dlatego że ten Angels angielskie odbory zaczęło być zbyt duże. Parowanie jest jednak spore. Jestem na tyle, ja nie wiem, czego wiedzieć. Znaczy nie, bo to cały czas paru. No tak, tak. Ale wiesz, w jakimś momencie, ponieważ ten trunek stawał się coraz jakby coraz więcej tego drogiego trunku szło w powietrze. A jest taki Marek Grigorian, szef tego, pierwszy po tym, jak ich pewno Rykary przejęło, jak oni to kupili, to kilku kolejnych szefów, bo bardzo ich przyłamy słabe.
To jest pierwszy już pan. No to już po Francuzach. Po Francuzach, który został pokazały postury, w którym został nie jest specjalnym miłośnikiem. Nie, w ogóle, on nie jest alkoholowy. Pozwoli pan bez, jak byliśmy z pryncypałem i spożywaliśmy u nich odpowiednio chlebczykiem. Został specjalnie dla nas zrobiony chlebek lawasz, który mówi to święto dla załogi, no to wiesz, czy jest za jeden facet, bo tam z nim jeszcze 3-4 osoby, a wiesz, jak te baby zaczynają pod tym piecem ziemi, no to muszą tego zrobić dużo, to cała załoga jest obdarowywana tym lawaszem. Siedzimy, rozmawiamy się, przyznał, że właśnie niespecjalnie jest alkoholowy. Myśmy tak tam, niespecjalnie, bo to środek dnia, ale no tam już po degustacji, a potem w trakcie tego bardzo fajnego, jak zawsze, ogniańskiego posiłku, tą polewany. Ja w pewnym momencie mówię, kiedyś, no ja to zawsze mówię, przywożą panie, powiedzieli mi, że będzie ktoś tam jakiś ważny gość z Rosji. No i mówi, przywieźli tam dżentelmana, szefa tego FSB, albo nie wiem czego, w drugim oddziale. No i mówi, wiesz, siedzimy, a tamten mówi, pije i mnie przymusza. A ja nie mówię. No i w pewnym momencie, tak mi się wydaje, że albo już mówię, jestem na pierwszej, jak mówi Burasek, albo coś się w ogóle innego dzieje. Bo siedział przy tym facet, natomiast on coś do mnie mówi, a ja nie bardzo wiem, o co chodzi. Nie mówi po ormiańsku. Otóż on dynastycznie, tak tradycyjnie, papa był służył w Armenii. W związku z czym w Armenii kończył szkołę gdzieś tam i z młodości, to ładnie zabrania, że z młodości języka nie rozumiem. Nie otwieramy książek. No właśnie, jak proformę, bo tutaj panowie mają taki zestaw dla początkujących. No, że jakbyśmy poszli do zestawu dla początkujących, bo są różne smaki, różne wydania. Potem też sobie możemy oczywiście to, może byśmy wzięli te publiczne te leci, Karpaccio, Szczędzik, grillowany kozi ser ze szparagami świeżym. Zrobię taki zestawik. Taki zestawik, byśmy zjechali, potem byśmy mieli jakieś danie na ciepło jeszcze. A uszy, policzki można jeszcze? Mam policzki i mam ogony wołowe. Dobrze, ogony wołowe i policzki, dobrze? Bo to jeszcze jest... Być może nam to wystarczy, jeśli nie, no to... Nie, no ja potem na jagnetkę się nastawiłem. Okej, jasne, nie ma problemu. Ale zobaczymy. Zaczniemy od tych innych przekąsek, a później ciepłymi mi zrobimy też pokrywę. Ale tak, tylko... Dostosowane do trzech osób, tak? Nie będziemy przesadzić. Nawet, jak powiedział, niech pan dostosuje do dwóch osób. Tak, żebyśmy jednak mogli to jawniątko. Okej, dobrze. Czy zechcą panowie zacząć od białego wina, czy od Aperol z Prosecco, czy od kieliszka szampana, czy od razu czerwień? Aperol chyba, że muchy nawet. Nie, to czerwień chyba, nie. Nie, to może jeżeli już pan wino, to śledzi. Nie, to są śledzie takie, że one chodzą tam wszystkie. No ja się dostosuję, czy... Tak, ja widziałem tutaj to humidor jednak. A marony dzisiaj mam świetne marony z 2009 roku, które jest jakby... Jak na... sobie to myślisz? Ja to z wódką. To jest dobry pomysł, ja spotkaliśmy. Znaczy po jakimś... To niech pani przynosi butelki, bo to wtedy by jakby raczej nazywałem. Ale ja czy mogę przynieść pani wreszcie butelkę i trzymać ją na pokój? Ja jutro prawie świtę wyjeżdżam na Mazury, w związku z czym ja wypiję dwie butki i to jest... No dobrze, nie, dobra, ja też dwie butki. I potem ewentualnie... Trzy buteczki. Miarki mamy Małgorzatki, czy... Chyba ja się tu trochę... Ja się mamy, ale... Nie, na jakie 40 miesiące. No a na latę rzeczywiście zamówiłem. No to jest... Nie, 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 nie,
jak najmniejsze 50. Ja teraz mam, ale jakieś 6 budeczek. Dobrze? Jeżeli będzie mała, to wtedy łatwiej wchodzi. A czy to czerwone wino również? Nie, to trochę. Dobrze? Dobrze. Tak źle z nami nie jest. Panowie, tylko takie pytanie techniczne. Czy do wódki wystarcza woda, czy jakiś podać sok wyciskany lub inne? Woda. Dla mnie woda. Woda. Dobrze. Dobrze. I kończę również. I ten wiesz, potem się ta sprawa wchodzi, zaprzyjaźnili się bardzo. A i ten na końcu wiesz, wyjmuje wizytówkę. A jego tam mówi, jakbyś miał jakieś problemy. To zawsze. Mógł wpisać swoją komórkę. Podręcznik. Dochodzi do drzwi, wraca, ale wiesz, zabrał tę komórkę, mówi. Tę wizytówkę mówi, słuchaj, jak ty byś miał problemy, to nawet ja ci nie pomogę. To świetne. Ładna piękne, piękne. Bardzo rosyjska. Tak, bardzo rosyjska. Ty to chyba jest gdzieś tam w listopadzie jeszcze jedziesz do wcześniej. Tak. No właśnie już wiem, że muszę przywieźć jedną flaszkę więcej. Bo ja nie jadę wtedy. A ty jedziesz gdzieś ktoś jeszcze, wisiałem. Zajazdów, panie prezesie. No dużo wyjazdów. Tak, Krzysiotki Werdunek w Hiszpanii. Miałem możliwość obserwowania premiera obcego kraju w sytuacji kompletnej dotyzacji. Czy on go sypie? To był dzień, w którym chyba ten premier z Hiszpanii po prostu przeklinał Polskę te wszystkie możliwe sposoby, bo konsultacje międzyrządowe, ale potem musi być konferencja. Na konferencji zapowiedziało się 100 dziennikarzy, wszystkie media ustalone. I myśleliście, że Polska jest tak popularna. Nie mieliśmy wątpliwości te zgane. Jednak służby pracują i wszystko, bo jak trzeba, dyplomacja także. I były po dwa pytania dla każdej ze stron. Więc wiadomo było, że dwa pytania hiszpańskie będą o to, o co się pytać. Ale to jest mniejsze, ponieważ tego samego dnia Bartona był przesłuchiwany przez sędziego świadczyka. I pytanie, jakie otrzymał premier, brzmiało następujące. Panie premierze, właśnie dzisiaj rano, przed tą konferencją prasową, Bartona nas powiedział, że dawał panu pieniądze w 2008 roku w wysokości 50 000 euro. Mógłby pan to potwierdzić? Facet stoi na konferencji, tutaj premier sąsiedniego kraju, tutaj. Ja byłem ciekawy, jak się zarządza tego rodzaju piękną katastrofą. Znaczy, co ten facet powie? Pierwsza sprawa, nie spocił się. No, nie spocił się. Czyli bym musiał wiedzieć. Czyli nie wiedział. Oczywiście. Przedtem nie wiedzą wszystkiego. Bardzo możliwe. Ludzik. Druga sprawa, dlaczego brał jakieś prespiracje takie ogólne, czy nie, to nie moja sprawa, a w razie asystów. Po drugie, świetne komunikaty. Ponieważ komunikat brał następujący. Królestwo Hiszpanii jest państwem prawa i żadne państwo prawa nie ulegnie szantażowi. To jest wszystko, co mam do powiedzenia w tej sprawie. Ale nie będę nie wziąłem. Wiecie, w ogóle wykluczone. Ten człowiek jest kompletnie pozbawiony jakiejkolwiek czci i honoru. Żadnych takich, a wcześniej wyszły SMS-y do niego. Trzymaj się chłopie, spokojnie, damy sobie radę. Także zrobię to w mojej mocy. Czyli SMS-y plus wypakowanie się przez ten dziś śledczy, każdego innego by po prostu to zjechało. A tutaj Hiszpania jest po prostu państwem prawa. Nie ulega szantażowi. Ja stoję na straży stabilności tego kraju i żaden szantaż nie jest w stanie zmusić Królestwa Hiszpanii do odpowiadania na te szantaże. Dzisiaj przeczytałem w którejś zachodniej gazet, że Rajoy się do Tula do wyborów. Czy oni mają taką, tak pewnie wydarzy. Nie mają taką większość w parlamencie, że grozi mi wyłącznie lid, prawdę mówiąc. Dla ulicy. Przenosząc to na nasze warunki, to znaczy jak nie będzie lidu, to ulica może być. Nie, ulica nie zabije. Dla ulicy to nie jest szok. Tak generalnie wszyscy i tak wiedzą, że oni kradną. Dla ulicy to nie jest powód do tego, żeby rząd obalać się. Tak, to
45 milionów euro na prywatnych kontach ściągnięte oprócz tego, co dostała partia, bo transfer szedł od przedsiębiorców na fundusz partyjny. Z tego funduszu partyjnego oprócz tego były wypłacane pieniądze, czyli lewa kasa, ale już nie partyjna, tylko z lewej kasy partyjnej lewe pieniądze dla polityków. A facet, że to wszystko zorganizował, miał zabukowane w Szwajcarii 45 milionów euro ekstra, które jeszcze tam na to ukręci. To teraz zobaczmy, jaki to był pieniądz. Jeśli to są bryny. Nie no, człowiek jest, który by szło przegadać tę kwestię. No cóż, musimy się uczyć. Znaczy, nie wszystkiego, ale reakcji na takie rzeczy trzeba krzyczeć. Aha. Ale co my, no to jest problem w Europie, bo to fatalnie. Ja widzę, jak to we Francji, to są te najmniejsze dzieliśki. Disaster kompletny. Nie uga, prawda? To się wstrzymuje w Czechach. Proszę to obrzydliwstwo. Muszę panu nauczyć pić dobrą wódkę rosyjską. Jedyna wódka rosyjska, która się picie, nazywa się Żurawli. Okej. Ja do tej pory znałem tylko złotą białówkę i drewną białówkę. Nie, to się po górnych półkach. Nie chodzi o najdroższą wódkę, tylko smaczną. Znaczy, proponował najróżniejsze kwestie. Jasne. Nie polemizuję, absolutnie nie polemizuję. Za butelkę białówki można kupić cztery butelki Żurawli, które są nieporównanie lepsze. Nie ma tak bardzo w tamci. Jeśli będzie człowiek po wymianę, jakoś łapie szybko. Więc... No to pana zdrowie, żebyśmy na wczoraj jedli. A to tak tam po połowie. Ze względu na to, że oni są właścicielami tego szybko rozwijającego się Old Express. Więc będzie jakaś awantura z tym Old Expressem, ale przez myśl mi przeszło, że to ma coś związane. Ja nie wiem, czy on nie myślał sobie, że ja wiem. Nie, skąd? On nie wiedział o tym. Bardzo prawdopodobne. Natomiast, wiesz, tu jest firma, na przykład moje lotnisko imienia Raymonda, czyli w Łodzi, malutkie lotnisko, chuj, komu potrzebne, ale jest. Ale jeszcze nie aż tak bardzo niepotrzebne, jak to lotnisko w Gdyni, jak się okazuje. To już jest awantura. Otóż to lotnisko w Łodzi wisiało na tym olcie. No tak, no to tak jak wisi, proszę, na Wizarze i na że... No Wizarze już nie. Już poszedł do piachu, ale Ryanair wisi przecież na wszystkich kalkszonami. Znaczy, dlatego my ich dotujemy pod stołem, żeby w ogóle był jakiś ruch lotniczy. Mój zdaniem już teraz nie wraca do Modlina, bo i to. Generalnie biorąc, Modlin był niestety, ale koledzy z tego rozbrzmieli się jak zwykle. On jest systemowo, był ok. Każdy już przewodnik ma paport lotniskowy, tylko równa. To coś się dzieje, ale...
Ja naprawdę wierzę w to, że Polska zaczyna powoli wychodzić z tego super, właściwie jak na nasze warunki do kryzysu. Naprawdę tak uważam. To nie będzie tak spektakularne jak w roku 2003-2004, ale naprawdę jestem nie 100% przekonany oczywiście, ale... Ale mówi pan o gospodarce. O gospodarce. Ale nie o finansach rządowych, bo to są wielkie rzeczy. To znaczy, to się jednak troszeczkę ze sobą wiąże. To, nawiasem mówiąc, ten pomysł z tą nowelizacją budżetu. Tak, to robiliśmy. Przyrodę się zapytają o to na pewno. Znaczy ja uważam, że dobrze, że Rostowski nie próbuje ograniczać deficytu do... że zwiększy deficyt. Tak. Bo jeżeli gospodarka ma... To jest tak jakby 1% PKB odebrać gospodarce, tak się to zostawi w tej gospodarce. Więc to jakby trochę później to ożywienie by przyszło, a tak jest trochę wcześniej. Rynki łykną to kompletnie. W ogóle. Młody powiedział, że to nie zmieniało. Fitch powiedział, standard powiedział, zobacz na rentownościach, o 1 czy tam 2 punkty się ruszyło. W ogóle nie ma problemu. No tak, ale co nie zmienia? Politycznie jest to okej, hałas. No politycznie być może, ale no nie wygląda to dobrze z punktu widzenia jakichś swobód budżetowych. No bo... Chyba się dostanie trochę. Nie dostanie, zatrolowane. Tak? Tak, znaczy my nie możemy złamać zapisu. Tak? Mhm. Prawda? Tak. Poprzednie oszczędności z 2000... Przechodzą na następne? Tak. No to w takim razie... Oni tylko dostają... Bo jakąś kupę pieniędzy nie wydane. Ale słuchajcie, ta rezygnacja tego nie tego 1,95 to musi w jakimś momencie. Nie, to ja uważam, że absolutnie nie. Znaczy mamy absolut... To jest pierwszy moment w historii nowoczesnego państwa polskiego, w którym jesteśmy w stanie dysponować czymś, czego nie dysponowaliśmy od 1918 roku. Ja proponuję, bo jak rozumiem, ja jestem tutaj najstarszy, z wyjątkiem tego chuja po prostu, który się od 3 dnia wcześniej urodził. Bez uzgodnienia. Inaczej musiałbym je zanosić matkę. To ja bym chciał zaproponować, żebyśmy przeszli, że tak powiem, na mości książek i tak dalej, czyli mówiąc krótko, ja jestem Marek. Bardzo dziękuję. Bartek. A nie, trzeba to było zrobić, bo przyjemne. Zachowujemy sobie po prostu jak patrzamy. Nie można ich zmniejszyć, są i będą mieć zwracane te pieniądze w przyszłym roku, tak, w przyszłych latach i to nie zmienia tutaj żadnej rzeczy. Natomiast 25 dużych banków się jakoś tam może wyskrobie, o ile nie trzeba będzie wyskrobać 35, bo wtedy się nie wyskrobie. Politycznie będzie to kosztowało. Proszę mi powiedzieć jedną rzecz. Jak to się dzieje? Znaczy, jak to się dzieje, że my nie jesteśmy w strefie euro, a słyszałem, że mamy ograniczone, znaczy żadne możliwości w zakresie na przykład zwiększenia masy pieniężnej na rynku. Dlaczego Rostowski upiera się, że nie istnieje manewr na druku pieniędzy? Dlatego, że nie ma sytuacji dramatycznej. Okej, jasne, ale mówimy o... Rozmowa nie jest o tym, że jest dramatyczna historia, tylko teza Rostowskiego, którą parę razy słyszałem, znaczy dwa razy osobiście, raz od premiera, który też nie bardzo rozumiał, o co w tej sprawie chodzi, brzmiała tak. W Akiskem Inter mamy zakaz drukowania pieniędzy. Tak, to znaczy konkretnie mówiąc, mamy zakaz finansowania przez Narodowy Bank Polski deficyt budżetowego. Tak. Co to znaczy? Jak się to znaczy, że
Belka nie może w odróżnieniu od Bank of England, Federal Reserve, Bank of Japan, ale tak jak Bundesbanku, który się obecnie nazywa European Central Bank. Belka nie ma prawa zakupić bezpośrednio od Rostowskiego papieru wartościowych. Nie ma. Finansować polskiego długu. Okay. Czyli finansować polskiego deficytu budżetowego. Bo wtedy, co to by oznaczało? Ja bym od niego kupił papiery, ja bym mu dał złotówki, ja bym złotówki wydał. Czyli to byłoby zwiększenie deficytu budżetowego, zwiększenie ilości pieniądzowej. No. Ale poza tym, rozumiem, istnieje możliwość uruchomienia maszyn, ale to nie, nie przeznaczonych na wykup obligacji, tylko na zwiększenie ilości masy pieniądza na rynku, tak? Znaczy, mówiąc, co ja mogę zrobić? Co ja mogę zrobić? Czego, o czym się dżentelmeni nie mówią i o czym on kiedyś powiedział publicznie, a ja powiedziałem, że prawnie to on ma rację, ale dżentelmeni się na ten temat publicznie nie wypowiadają. Otóż, gdyby się okazało w jakimś momencie, że minister finansów nie może sfinansować swoich potrzeb pożyczkowych, bo rynki odmawiają zakupu obligacji polskich papierów, tak jak to zrobiły w przypadku Grecji, Irlandii i innych krajów. No bo uznają, że ten kraj jest niewypłacalny. On musi deficyt sfinansować. Albo są w stanie kupić te papiery po jakichś niezwykle atrakcyjnych cenach, czyli po wysokiej rentowności. Wtedy, i to jest sens posiadania własnej waluty, a nie euro. Wtedy Bank Centralny Polski może powiedzieć tak. No ja bym ewentualnie mógł kupić pewną ilość obligacji, no nie bezpośrednio na aukcji w Ministerstwie Finansów, ale na przykład w BGK albo w PKOBB. Czyli z czegoś, co formalnie wtórnym rynkiem, de facto wtórnym rynkiem nie jest. No oczywiście, że tak. Okay. Czyli to ja bym wtedy mógł kupić tę obligację. Oczywiście to by musiało być pod jakimiś tam warunkami, coś takiego. Dobrze, a mam inne pytanie. A jak na to reaguje wycena polskiego długu? W ogóle nie reaguje. Znaczy reaguje pozytywnie. Bo wtedy polski dług. Wtedy ci polscy, znaczy ci klienci polskiego długu, czyli inwestorzy międzynarodowi, mają w praktyce dowód, to co dotychczas wiedzą tylko teoretycznie, że kraj taki jak Polska, własny bank centralny nie może zbankrutować we własnej walucie. My możemy zbankrutować, no to dobra. Jasne. Cośmy uczynili zresztą 20 lat temu. Jasne. No bo z dolarów nie produkujemy. Ale w złotych nie możemy zbankrutować, bo... Czy to dla nich jest... Dla nich to jest oczywiste, ale w takich sytuacjach, no jakby to być drastycznych, to oni by szukali potwierdzenia w rzeczywistości. Bo gdyby na przykład na moim miejscu... No słuchaj, bo to oczywiście jest negatywne skutki, bo to znaczy, że kraj jest w bardzo trudnej sytuacji. My nie jesteśmy w żadnej bardzo trudnej sytuacji, to tylko nasi śledzi, tak powiem, Polacy. Bez pozorom to są śledzi. Ty mogę przerwać na chwilkę, to właśnie karpacze z Matiasa Holenderskiego, kawior z anchoa, to są żółkiewki pitrowane i keta, czyli kawior z łososia.
Tutaj mamy Tatara już wyjętego w kulki, Karpaccio z Mesznia Jagnięciny z 36-miesięcznym parmezanem, suszonymi czarnymi jajkami. Miesięczny? 36-miesięczny. A tu mamy polski kozi ser grillowany i świeże szwadraki. Oliwa z oliwek i rukola. Proszę już czy panowie? Dzięki. Oczywiście. Chcę to podać panowie? Nie, ja się oliwa. Dobra, dziękuję. Oczywiście takie coś nie odbyłoby się bez lekkiego wstrząsu. Bez lekkiego wstrząsu. I gdybyśmy chcieli później wrócić na rynek, to byśmy pewno musieli więcej zapłacić. Znaczy wyższy ten. Wyższe oprocentowanie od naszego długu by było. Znaczy to nie było tak zupełnie bez kosztu, ale dlatego lepiej tego nie dotykać. Ale na pewno... To jest broń atomowa. Chcesz mi powiedzieć, że to jest broń atomowa. I nie można wykorzystać tej broni atomowej... Kiedy już naprawdę nie trzeba. Kiedy nie trzeba. A mogę zadać inne pytanie, znacznie trudniejsze? Nie wiem. Proszę bardzo. Spróbujemy. Mamy narastający deficyt budżetowy, ryzyko przekroczenia progu. 43% CBŁS-u PiS-u, czyli 8 miesięcy do wyboru. Bardzo mi się podoba takie postawienie sprawy. Jeszcze raz. Dobra, warunki wyjściowe do worst case scenario. Mhm. Mamy dupę pogłębiającą się na poziomie budżetu państwa. Okej, Polska wychodzi z kryzysu, dzieje się to na tyle wolno, wszystko działa, tylko problem polega na tym, że wpływy są opóźnione i wiemy, że buchnie pieniędzy tam nie wiem, 15 pod koniec, ale na razie nie bucha, są sygnały, że idzie ku lepszemu, brakuje pieniędzy w budżecie, cięcia są niewystarczające i mamy 8 miesięcy do wyborów, jak zmniejszymy ten okres, to ten warunek jest do znaczenia wtedy i PiS ma 43% sondażu przedwyborczego, czyli idziemy w taki wariat, nie czarujmy się, że tylko i wyłącznie ekonomika decyduje o ocenie stabilności kraju. Czyli wszystko jest niby jeszcze do utrzymania, tylko wiemy, że to się skończy katastrofą, ponieważ zwycięstwo PiS-u oznacza ucieczkę inwestorów, pogorszenie się warunków finansowych i... No i oczywiście tak. I parę innych kłopocików, bardzo powiedzmy takich wewnątrz Polski. I to jest dokładnie taka sytuacja, w której trzeba podjąć decyzję, co my robimy. Czy to jest moment na uruchomienie tego rodzaju rozwiązania, czy nie? Bo ja mam takie poczucie, że to jest wariant ok, worst case scenario, ale on nie jest kompletnie hipotetyczny. W związku z tym albo idziemy wariantem czysto finansowym i wtedy nie ma żadnego powodu, żeby uruchamiać tego rodzaju mechanizmy, albo jednak rozumiemy, że między polityką a stabilnością finansową państwa istnieje pewien związek, który w ostatnich latach się szczególnie mocno ujawnił w Europie. Dobrze. Podoba mi się ten sposób przedstawienia sprawy. Bo on dotyczy Polski, a nie w formie jakiejś prywatnej gospodarki, czy jakiegoś tam. Dokładnie. No i tak. A jeszcze sekundę. Ja się boję w tej sytuacji jednej rzeczy, że na to wszystko kolega Rostowski mówił w życiu. W życiu, bo to nas dewastuje opinię, bo to jest niewykonalne, bo tego nie wolno robić. Ja już nie chcę schodzić, dlaczego tak powiem, bo to jest osobna sprawa, ale no. No. Po pierwsze, ja bym wtedy chciał mieć partnera, który się nazywa
To jest Rada Ministrów. Rada Ministrów Finansów. Ja bym wtedy bo to oczywiście oznacza bardzo istotną zmianę w statusie nie moim osobistym, bo ja to tam w ogóle nie jestem, tylko tego, tej instytucji kontroli. I ja wtedy mówię premierowi, bardzo dużo jest możliwe. Mamy oczywiście tą pieprzoną Radę Polityki Pieniężnej. Ale jesteśmy w stanie z nią zagrać. Ale wtedy moim warunkiem, przykrzyżowanym, jest dymisja ministra finansów. Przychodzi nowy minister finansów. Na razie nie musimy mówić o tym, kto by mógł być. Ale takie nazwiska, tacy ludzie są w kraju. I wtedy robimy to, co trzeba, żeby uniemożliwić, mówiąc krótko, żeby kraj to zrozumiał. Ale może się to zdarzyć później niż 8 miesięcy przed wyborami. Nawet jeszcze troszkę wcześniej. Nawet chyba wcześniej, bo tak, zgoda. To jest taki termin, który właściwie... Znaczy, mówiąc po prostu, jeżeli w drugim półroczu tego roku gospodarka się zdecydowanie nie przyspieszy, to będzie problem. To będzie być może konieczne tego rodzaju niestandardowe działanie. Ale wtedy trzeba serdecznie ze wszystkimi, jakby to powiedzieć, możliwymi tymi lansadami podziękować hrabiemu von Rothschild-Dorstowskiemu i powołać technicznego, niepolitycznego ministra finansów, który znajdzie w Banku Centralnym pełne wsparcie, także... Takim patriotycznym zacięciem. Tak. I wtedy pivotalny członek Rady Polityki Pieniężnej, czyli Hauster, zgodzi się... Pivotalny, bo on jest kurwa macie. A wiesz, jak on się tym chujowi podoba, że on jest pivotalny? Wtedy... Bo mi to dodaje tak. No, grawitasu mi to dodaje i myśli, że ma dłuższego. Niestety każdy człowiek ma jakieś słabości, nawet on. W każdym razie, tak, no tak naprawdę o to chodzi. Nigdy nie był w kiblu w Dżakarcie. Gdzie jest napisane, że masz, nie przysuń się, masz krótszego niż ci się wydaje. Panowie, za dobra anegdoty. Za to, żebyście złe scenariusze nie spełniały. Oczywiście, nie. Ale... Do tego powinieneś wcześniej zrobić... Zadałeś pytanie bardzo. Do tego powinieneś wcześniej zrobić zmiany w ustawie APP. Bardzo. Tak. Bardzo ważna sprawa. A wzrost ostatni tego? Nie znam. Bardzo ważna sprawa. Mogę to zrobić tylko ze Stuskiem. Ja w dalszym ciągu twierdzę, że Rostowski był bardzo dobrym ministrem i zawsze go będę bronił przed na przykład takimi skurczybykami jak Sławek, którego nigdy po prostu nie cenił. Może miał jakieś powody, ale inna sprawa. Moje rozdrożenie, na które poznałem się na nim wcześniej. Natomiast ja uważam, że z nim się z tego korkociągu Platforma nie wydobędzie. A my mamy swoje drobne interesiki bankowe. Jeden, który formalnie wygląda na najważniejszy, jest ważny, ale to jest taki long run.
To jest rada, że też jest nowe. To jest takie coś, co trzeba zrobić. Nie ma tego już. Ty wiesz, że dwa dni temu rozmawiałem z Jackiem i mówię, Jacek mi mówi, opowiedział mi wszystko o tym, co tu się wczoraj grało. I ja wiesz, mówię, co mi się tutaj podoba, co ja rozumiem, co nie tego, jak widzę problemy, co będę mówił. Że ja to zawsze będę popierał państwa. Ja mówię, ale zrób częścią tego wszystkiego, tego pakietu, ustawę o Radzie Ryzyka Systemowego. Wtedy I'll have a skin in it. Ja będę w to zaangażowany i będę musiał się wypowiadać w sposób naturalny. Ale ten facet nie muszę jednego znieść. Znaczy on będzie zastępcą. Jak można? Jak to tak możliwe? Boże Święty, ja nie mam żadnego problemu, żeby w jakiejś radzie być zastępcą twoim. Naprawdę, ja mam naprawdę bardzo długiego chuja. To nie. I w związku z tym musi go sobie sztukować. No to jest ten problem. Tak. Natomiast przy okazji to jest o wiele ważniejsze. To jest ustawa o jakby nowelizacja ustawy o NBP. Żadnych cudów. Znaczy projekt. Ale no wszystko jest. Tam sobie wytrychy. W ministerstwie. Tam, tak, tam są wytrychy. Tam nie ma wszystkiego. Ale dobrze, kurde, jak ja bym miał po prostu, wiesz, sygnał od premiera, że mogę tam wstawić to, co będzie trzeba, no to wstawimy. Różne rzeczy, które by umożliwiały. Nikt nie mamy partnera dzisiaj, że rozmawiamy. No nie mamy, no. Czemu nie ma się problemu? Czy Tusk rzucił to na kontakty rosyjskiego? Ja się zresztą nie dziwię, no bo on się na tym nie zna. Natomiast Rostowski, to nie tylko on sprawia wrażenie, że pan nie... Chciałem właśnie zapytać, że nieprawda, by się ubrał więcej, wyplułby więcej. Właśnie to jest między nami różnica, że ja uważam, że on naprawdę... Nie, ale wyplułby więcej. No. Wyplułbym to, co bym chciał powiedzieć. Tak. Nie, bo to nie robię. Ponieważ on ma tych problemów takich, typu tam wiesz, Smoleńsk, kurwa, jakieś pierdoły. Co ma wspólnego Rostowskiego z Smoleńskim? Przecież. Ale ma plus. W tym związku z tym, że małe problemy. Małe problemy, budżet i pieniądze. To są jedyne, co masz mocne. No dlatego w sposób naturalny. No ja o tym mówię. Nawiasem mówiąc, to jest zdrowa sytuacja, że głównym doradcą ekonomicznym premier dzisiaj jest minister finansów. Tak powinno być. Tak powinno być. No, słuchaj, tak było u nas, to był... U mnie tak było, ale u Millera tak nie było. Ja nie byłem jego głównym doradcą ekonomicznym. Wierzę nas, to kurwa nie mam na myśli u mnie i Millera. Twojego przyjaciela przyjęła w ministerstwie, żeby nie było wątpliwości. Osobna anegdota. Musimy zapalić. A to fajnie, to nie odpalcie, bo ja nie nienawidzę. Nie, nienawidzę tego wychodzenia, wiesz? Nie ale lubię. Nie lubię palenia, ale nienawidzę wychodzenia. Słuchaj, on był bardziej tolerancyjny, jak był premier. Siadajcie, nie było w ogóle żadnych problemów. To by mu kurwa nie przeszkadzał. Nie wiem to. Tak, już. Kurwa, jak ja mógł pierdolić jeszcze, wiesz co, to by się w ogóle nie siedział tu, gdzie siedzę. Jest to jest taki... Nasz standardowy, taka facecja, dwóch gości. Ja już podeszły wieku, powiedzmy sobie. Siedzi sobie na ławeczce w parku i taka latencja przechodzi. Ale no laska, że... Właściwie ma tylko raczej rozmawiać o tych sprawach. No i mówię, że pan panie pan jeszcze może? Ja mówię, no niestety, 10 lat nie mogę. Drugi się ożywił, rozpromienił, mówi, a ja odpukać dopiero od 5. No dobrze, co to za... To są te... Kurde na wschodzie wyrobione. To są te, które są w pewnym zgodnie. Widziałeś przez to te, dlatego się skończyło. No dobra, no to takie... Dostaniesz takie po wrześniu, jak wrócę, to dostaniesz takie i butelkę, no. Jestem, zajęty.
Słuchaj, jak będę wiesz, w domu, to zadzwonię do ciebie, wiesz? Wtedy może być może. No to potem Dasze może zadzwoń. Albo u Marysi się może spotkajmy. No nie wiem, że zagadła, ale jakbyś ty poszedł, to bym ja poszedł. Tam jest mama także. No dobrze, dobrze to. No trzymaj się. W tej chwili nie mogę rozmawiać. Trzymaj się, cześć. Mój syn, no to jakby na ja. To co? Kończymy zbiorę, przechodzimy na czarę. Słuchajcie, w ciepłych, tak co ta czerwona będzie? Tak między tego, więc jest ciemne, nie wiem, ale nie ma niby kłopotu, tak, jak jest potrzeba i to się panowie spotykają, ale jakby się spotykali raz na 3 tygodnie, no. Trzeba byłoby. No teraz na miesiąc. Wiesz, second opinion, no. Bo second opinion. Na bardzo prostej historii, to znaczy tak jak ja to widzę, znaczy absolutnie czysto subiektywny sąd, nie mający żadnych ambicji do oddawania jakiejś tam prawdy ogólnej, ale widzę to w ten sposób. Podstawowe pytanie, przy tym stoi platforma w tej chwili, że to jest pytanie tak, czy mamy do czynienia z falą, która nam zalewa? Okej, trzeba pochylić głowę, fala przechodzi, robi się swoje. Czy mamy do czynienia z podnoszącą się wodą? To jest podnosząca się woda, to myślę, że to co się zrobi i czego się nie zrobi, nie ma większego znaczenia. Bo z tego co pamiętam, że twoje rządy Marku, to miałeś dokładnie sytuację z podnoszącą się wodą, czyli obojętnie jakiego poziomu. Że myśmy dowiedzieli. No, to jest, no tak, a tutaj tego nie wiemy, bo jest za wcześnie, żeby to powiedzieć. Jeśli to jest fala nawet dłuższa, to ona jest. Czy za dobre, żeby to nie wiesz. Ona jest odwracalna, znaczy ją świetnie, można jakoś. No tak, ale. Można nad tym jakoś zapanować. To jest w stanie powiedzieć. Znaczy jest za wcześnie na to, żeby to powiedzieć, ponieważ społeczeństwo jest żywiołem. Ja z żywiołami, tak jak z góry, z górami, z morzem. Wszyscy, którzy twierdzą, że się na tym znają, na pierwsze. Więc spokojnie, znaczy to jest. Zawsze to widać, ale niestety nawet w dłuższym sensie. Tam jest szykowane na wrzesień oczywiście jakieś próby konstrukcji, obrony, ofensywy. To jest taka rzecz, którą trzeba wykonać, tak trzeba. Natomiast to nie zmienia faktu, że stoimy przed być może też takim trudnym wyborem, bo jeśli się okaże, 14 się wydaje o wiele ważniejszy niż cokolwiek innego, bo moim zdaniem w 15 będzie po herbacie. W 15 się można rozejść. Ja ośrodek studiów wschodnich zbudowałem na upadających ekipach. Potrafię te sygnały rozkładu widzieć zanim one następują. One jeszcze nie następują, wbrew pozorom, ale jeśli to się zdarzy, to już nie będzie zwrotu. Znaczy to już jest skawka, której się nie da już przewrócić. To już jest wtedy koniec. I moim zdaniem 14 to jest klucze. Nie 15, nie rok wyborów, to jest zawracanie dupy. Albo ludzie poczują, że nastąpiła pewna zmiana. Bo tak jak ja rozpoznałem tę sytuację, to jest tak, jeżdżą, mówimy, że tam budujemy drogi, bla 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 bla. Wielki pieniądze z Unii to już kompletnie nie działa. Dlaczego nie działa? Bo przeciętny Kowalski patrzy na tę autostradę, na tę estakadę, na ten dworzec. Na cokolwiek innego. To się kurwa należy po prostu. Nie, nawet na to, bo nie to się, bo tego w ogóle nie odnosi, że to jest. Dokładnie, bo jego podstawowe pytanie jest takie, a co ja z tego kurwa mam? Gdzie jest ten pieniądz u mnie w portfelu? A nie, że ma wypierdolonego orlika przed oknami, bo on ma w dupie tego orlika, podobnie jak ma tą autostradę w dupie. Bo dla niego jest pytanie, to jest efekt rozbudzonych aspiracji. Jak się rozbudzą aspiracje, to są pewne konsekwencje. Najpierw są aspiracje takie, żeby państwo było bardziej umyte i bardziej przypominało to, co on zna na zachodzie, albo sobie wyobraża, a potem aspiracje się przesuwają do własnego portfela. I jest pytanie, a co ja z tego mam? Więc
ten realny problem polityczny, jaki jest przed nami, to jest problem 14 roku i portfela Kowalskiego. Koniec kropka. I to się da jakoś zarządzić na poziomie jakichś działań, moim zdaniem, takich niefinansowych, to znaczy skupa rzeczy, które ludzie wchudzają, szkodzą im. Są absurdalne, bo to państwo źle spartykulowane. To się da jakoś tam przeprowadzić, ale nie ucieknie się od, prawdę mówiąc, od pieniędzy. I to nie jest kwestia za 2 lata, to jest kwestia przyszłego roku. Ja nie znam rozwiązania, które by pozwalało to jakoś przeszkadzać. Jasko, coś innego? Świetnie. No, co znaczy mogę? Jak szef zbywa, to co za pytanie? Zadajesz, naucz się od Grasia komunikacji pod tytułem: słuchaj, kurwa, jutro 11:15 i cześć. No to jest komunikat, który ja znam. No. Dobrze, przepraszam cię, Jacku, jestem na spotkaniu, 11:15 jest dobrze. Tak, będą miażdżące uwagi. Dobra, okej. Okay. Jasne, no. Nie, ja nie chcę żadnych papierów, bez papierów. No pewnie, że tak. No. Na razie, cześć. Chyba, 14 rok kluczowy. Bo jakiekolwiek zmiany ludzie muszą poczuć i je zrozumieć. Ludzie nie są w stanie poczuć zmiany, która się odbywa w przeciągu 6 miesięcy czy 8. Ja zakładam, że w ekstremalnych sytuacjach można wykonać jakąś gigantyczną operację na tam 10 miesięcy przed wyborami, może 8, jak się ma wielkie szczęście, ale to już jest po decyzji, bo sprawa rządu lewicowego rozstrzygnęła się jego przyszłości. Rozstrzygnęła się na ile? Dwa lata. Na 2 lata przez jego partię. To jest dokładnie ten moment. To jest dokładnie ten moment. I liczenie na to, że się jakaś platforma, to jest dość dziwnym tworem, zetknie się w roku wyborczym, to jest po prostu proszenie się o kłopot, znaczy odmeldowanie się na własne życzenie. Znaczy takie rzeczy się rozstrzyga w roku przed rokiem wyborczym, a nie w roku wyborczym. Czy ustawa o NBP-ie by to ułatwiała? Ułatwiałaby. Ułatwiała, nie, że umożliwiła do tego, załatwiała całość, ale to część rzeczy już mamy. To mieszka, że my jesteśmy na ugorze. Jesteśmy, wiesz, w wielkiej kuwecie zwanej Sahary. Tylko że po prostu ja muszę mieć instrumenty, żeby na przykład odjeżdżać Radę Polityki Brzegierz. Żeby tam kanałami nie, że tak powiem, chodzimy z ciepłym. Dobrze, czyli ośmiornica, Jagnięcina, czy ośmiornica, nie? A nie może być Jagnięcina. Ośmiornica, też robimy na środek, żeby sobie popróbować. W każdym razie muszę powiedzieć, że te... Przepanowskim kierunku? Dziękuję. Bardzo. Policzki, ogony, ośmiornica i jagnięcie. Tak? Świetnie. I dobrze. Przechodzimy na czerwone chyba, nie? Czy jeszcze po jeden? Pan wybierze winka. Takie wina, jak pan. No to mam na kojetę, tak jak wspominałem, amarony, które jest naprawdę bardzo ciekawe i będzie, nie będzie zbyt agresywne do jagnięciny. To może stać, kurwa, no. Bo ja chyba zaprosiłem. Nie, no to jest cena taka, powiedzmy,
powiedzmy. W porządku, bo też nie chciałbym pana ministra obrażać zbyt niską cenę. To się trochę nie zaniepokoiło, że na swoim miejscu. To mnie pan łatwo nie obraża. Dobrze. Dziękuję. W każdym razie to by nam po prostu pomogło, że tak powiem, objechać Radę Bezpieczeństwa. Są pewne rzeczy, które oni mogą, jeżeli nie przeszkodzić, to mogą robić jakąś awanturę. Przecież nie chcę awantury. Ale awantura się wylewa i to jest woda na moją wtedy wiosnę. Z tym, żeby była jasność, dla części członków Rady Bezpieczeństwa problemem nie jest premier i nie jest Platforma oczywiście, tym bardziej. Nawet nazwisko tutaj padło, nie wiem, to jedno. A to rozumiem, że to są kwestie bardziej osobowościowe niż? Trochę tak, ale tak. Tak w połowie. Aha. No nie mogę jakby... muszę mówić to, co jakby to powiedzieć, potem jestem gotów, że tak powiem, dostarczyć. Słuchajcie, jak ta rozmowa ma mieć sens, to tylko w takim nie mogę nie mówić rzeczy tak ogólnie, tylko jeżeli mam dostarczyć, to są takie oto warunki. Ja kurczę, czekaj, co